Dagmara Siemińska, witam Państwa. Rozmowy kulturalne dla portalu warszawskipis.pl. Dzisiaj naszym gościem jest pisarz Marek Nowakowski. Witam serdecznie, Panie Marku. Ja też witam Panią. Panie Marku, proszę nam powiedzieć, czy pisanie to jest jakaś forma wolności dla Pana? Dla mnie na pewno, wie Pani, to nawet sobie przypominam początki swojego pisania, bo to było około roku 1956, czyli to był czas tak zwanego października, kiedy taki pierwszy był zryw wolności, przynajmniej nadziei wolności. Nie będę o tym mówił, bo to jest rzecz dosyć powszechnie znana, przynajmniej zakładam, że powinna być znana. I wtedy właśnie coś zaczęło mi tam świtać do pisania, tak powodować. I wtedy właśnie z doświadczeń swoich po latach mogę powiedzieć, że to była taka właśnie formuła wolności, bo czułem się absolutnie przy papierze, z piórem, z tą kartką, możemy nawet to plastycznie przedstawić, kartka biała, przyrząd do pisania. Czułem się absolutnie wolny, tak, bo miałem świadomość, podświadomość, intuicję, przeświadczenie. Świadomość to jest może, jak o tamtych latach mówię, za duże powiedzenie, za duża konstatacja, że to jest mój świat, gdzie mogę robić, co chcę. I rzeczywiście ja mogę powiedzieć, bo już ileś lat piszę, czyli można jakoś próbować bilansować ten czas, kilkudziesięciu już lat, że to była moja formuła wolności, którą na miarę swoich możliwości, na miarę swobody wewnętrznej, bo tu jest jeszcze problem swobody wewnętrznej, w ustroju totalitarnym, w ustroju jedynowładztwa, jednak jest ciśnienie, które może też dewiować piszącego, ale wydaje mi się, że wszystko to, co pisałem, podkreślam, było moje i ja się tego nie wstydzę i nie próbuję wymazywać czegokolwiek. I uważam, że to mi dawało właśnie taką możliwość, rzadką w czasach, w których żyliśmy, PRL, 57 rok, 8, moja pierwsza książka wyszła, to był głęboki PRL, który jeszcze trwał i miał wiele, jak Pani wie, wydarzeń dramatycznych. Że rzeczywiście wtedy dawało mi to też zaplecze, takie poczucie, że nie dam się, bo mam papier, a nie miałem jakichś aspiracji, bo jeszcze są ważne rzeczy, jak człowiek ma jakieś potrzeby nadmierne, to wtedy można iść na jakiś niedobry kompromis z pisaniem, można czegoś się wyrzec, coś wymazać ze swojej świadomości, czegoś nie pisać, coś omijać, a ja uważam, że to jest właśnie taka najlepsza forma boju z rzeczywistością. Potyczek, pojedynków z tym, co otacza rzeczywistość. I wydaje mi się, że PRL, czyli ten system, który zniewalał człowieka, który był narzucony naszemu polskiemu społeczeństwu, w miarę swoich możliwości dosyć, nie patrzę na to od strony literackiej, nie jestem tak próżny, żebym siebie oceniał literacko, tylko faktograficznie tą rzeczywistość opisałem i myślę, że to jakoś zostanie jako rejestracja czasu PRL-u, jego wstrząsów, kiedy ludzie się buntowali, kiedy ludzie nie chcieli tego. Były takie momenty, choćby wróćmy do czerwca 1956 roku w Poznaniu, kiedy była rewolucja właściwie robotnicza i to krwawa rewolucja, tylko szalenie przez propagandę komunistyczną wtedy wyciszona. Albo idźmy dalej. Te bunty studenckie, które nazwano Marcem 68, te słynne hasła nie ma wolności, nie ma, prasa kłamie, to było wtedy pierwsze, pojawiło się takie wezwanie, takie nawoływanie społeczeństwa do odkłamywania się, więc to, te czasy były mi bliskie i jakoś próbowałem właśnie rejestrować, bo uważałem, że to wszystko jest ważne dla przyszłości, żeby nawet, to może brzmi tak zbyt dydaktycznie, ale tak po latach myślę, żeby to mogło być przeszkodą, przestrogą dla ludzi, ostrzeżeniem, że nie dać się czuwać, bo łatwo można popaść w nową pułapkę niewoli. Tak też chyba mogę po latach ocenić raport o stanie wojennym, taką książeczkę, którą pisałem na gorąco w trakcie istnienia stanu wojennego wprowadzonego w 81 pod koniec, w zimę taką lutą, podobną do tej, tylko nieco inną, bo śniegu było dużo, a ta jest tylko z dużym mrozem, a bez śniegu.
ale koksiaki też się pojawiły, tu taka dygresja do czasów dawnych, bo wtedy te patrole ZOMO, wojskowe, przy koksiakach się grzały, bo były wszędzie, jak wiemy, Polska była wielkim takim obozem zmilitaryzowanym i wszędzie były posterunki, wachy i właśnie koksiaki. Teraz właśnie dziś wracałem skądś i taki koksiak tak mnie nastroił do takich wspomnień tu na MDM-ie. Z tym, że są to nowocześniejsze koksiaki, bo takimi balustradami obrodzone, a tamte były takie po prostu gołe. Ale wracam jeszcze do tej wolności, bo to jest ważne. To jest chyba najważniejsze. I myślę, że tu właśnie, ja tu wróciłem do czasów bardzo dawnych, ale czasem widzę teraz w nowych czasach, tych współczesnych, niedobre analogie takie, które mnie trochę, nie trochę, znacznie odbierają dobre samopoczucie. Że ta wolność, o którą walczyliśmy, zresztą Polska historycznie, ile pokoleń walczyło o wolność, bo my mówimy o czasie współczesnym, tym najbliższym nam, a były czasy jeszcze wcześniejsze, kiedy ciągle była ta wolność mitem, no, nie była Polska Polską, rozbiory, sięgamy aż do tamtych czasów. To krótkie dwudziestolecie, które jednak okazało się, że formowało jakąś niepodległość, jakąś wolność ludzi, wolność w myśleniu, w działaniu, jak było, tak było, nie idealizujemy, bo nie warto też popadać w nadmierną hagiografię, bo wtedy świat jest czarno-biały, on taki nie jest. Ale ta wolność dwudziestolecia była chyba wielkim jakimś potencjałem dla Polski. Najlepszy tego dowód – okupacja niemiecka. Największe państwo podziemne pod okupacją niemiecką powstało w Polsce. Struktury cywilne rządu polskiego niemieckiego powstały w Polsce. To dowód, że ludzie mieli ten poryw wolności, tą siłę do niepoddania się. Tą wolę niezniewolniczenia się, przecież okupacja, ofiar ile. Tak samo sowiecka okupacja tam, na ziemiach wschodnich, no Polska była podzielona wtedy, w 1939 roku. Także był opór, krwawy opór, często już po tym skazany na beznadzieję, na brak szans na zwycięstwo, a jednak ludzie walczyli. Służba bezpieczeństwa pana często przesłuchiwała. Planowano także założyć, z tego co wiem, podsłuch u pana. Nie planowano, ale założono. Założono, były nawet plany ileś mieszkania. Ileś lat podsłuch, siedem pewnie był. No właśnie, ktoś powie teraz panu, że obecnych czasów nie możemy porównać do PRL. Teraz takich metod się nie stosuje. Co pan na to powie? Ale to jest zbyt demagogiczne porównanie, tak nie można porównywać, bo jednak w jaki sposób upadł komunizm. Tak. To jest fakt bezsprzeczny, rozsypał się. W Polsce nie ma PRL-u, jednak społeczeństwo w jaki sposób jest wolne, bo wybory. Tak. Wybory nie są fałszowane, zakładamy. Tak. Chyba nie. Bądźmy też ostrożni. I ludzie decydują o swoim losie. Tylko tu wrócę do tego, co mówiłem poprzednio, że społeczeństwo jednak jest ciągle podzielone w Polsce. Są ludzie, można ich tak nazwać, ale to będzie w cudzysłowie, pragmatyczni, rozsądni tak zwani, którzy myślą realistycznie, tak przynajmniej swoje postawy określają. I ten realizm, ten pragmatyzm myślenia, ten rozsądek może często doprowadzać do zniewolniczenia. Bo tak się też mówi o PRL-u, co tu możemy robić? To słynne przysłowie tu było stosowane, z motyką na słońce, ten ogrom Związku Sowieckiego, jego potęga, zakładanie też, że będzie to wiele, wiele lat, bo mało było takich optymistów realistycznych, którzy mogliby przewidzieć, kiedy to upadnie. To dla wszystkich było dosyć nieoczekiwane, nieprawda? Bo to po fakcie można łatwo tak oceniać, że przewidywali jacyś, ale nie przewidywali. I to zostało też w genach, tym bardziej, że ten czas wolności nie został dobrze zagospodarowany. Ten czas od 89-90 roku, to się mówi od okrągłego stołu, to są oczywistości, truizmy, ale fakty, że jakaś część elit opozycyjnych, powiedzmy, w stosunku do PRL-u w okresie poprzednim, część tych elit walczących doszła do głosu pełnego i ona jakąś umowę, można powiedzieć, jakiś rodzaj paktu zawarła z PRL-owcami, z komunistami, tymi, którzy już czuli, że władza im się rozsypuje, i trzeba zmieniać sposób bycia, sposób działania.
I ta część się porozumiała, że to będzie gładkie przejście, że nie będzie żadnych konsekwencji dla tych ekip poprzednich rządzących, które tyle narobiły szkody i tyle świństw w Polsce przez wiele lat. I ten stan rzeczy doprowadził do pewnego właśnie już odchylenia, zboczenia tej naszej wolności, że ta elita rządząca w porozumieniu z tą dawną elitą komunistyczną z ostatniego etapu do wspaniałej harmonii zaczęła gospodarować Polską. Ja mówię tak po prostu, nie próbuję dokonać jakiejś takiej intelektualnej analizy, ale choćby te nazwiska ludzi, które się powtarzały w rządach Nowej Polski, we władzach Nowej Polski, w życiu publicznym Nowej Polski, to były nazwiska z tamtego czasu, ludzi zaangażowanych w tamtą rzeczywistość. I one, ci ludzie działali w połączeniu z nowymi elitami, które się wyłoniły w wyniku oporu przeciw komunistom. Powstała paradoksalna sytuacja, że opozycjoniści z ostatniego okresu PRL-owskiego porozumieli się z władcami PRL-u ostatniego jego etapu i taki harmonijny proces doprowadził do tego, że część społeczeństwa uznała ci ludzie z tego czystego, wspaniałego zrywu Solidarności, że zostali oszukani, że nie tak miało być, że oni o taką Polskę walczyli i marzyli. Że to wszystko jest zniweczone i część wtedy ludzi popada w apatię, w rezygnację, w zupełne odsunięcie się od życia publicznego. I chyba dowodem tego jest to procentowe, ile procentowe, jaki procentowy udział w wyborach, 40%, 45% góra. Jest ta ogromna 50-procentowa milcząca połowa, powiedzmy, tak? Tak. Z tej połowy pewnie jest jakaś duża część bierna zupełnie. W każdym społeczeństwie jest absolutna bierność, absolutna obojętność, oddalenie od wszystkich spraw. Są tacy ludzie. Ale część myślę, że z takiej rezygnacji, z doświadczeń złych tego dwudziestolecia obecnego, że to państwo nie jest nasze państwo jednak. Ta Polska nie jest taka, jak chcieliśmy ją mieć. I ci ludzie zrezygnowani po prostu traktując to państwo jako obcą strukturę, nie biorą w tym udziału i dlatego nie głosują. Ja uważam, że to jest jedna z przyczyn. A druga przyczyna, że ta wolność jest taka kaleka nasza, że ta wolność jest taka niewydarzona w jakiś sposób, jest ten pragmatyzm w cudzysłowie, że musimy być realistami, musimy wyważać wszystko rozsądnie, istnieć między Zachodem, przede wszystkim Niemcami, bo to jest potęga największa w Europie Zachodniej, a Rosją, że tu trzeba wyważać, że trzeba ostrożnie, a takie myślenie prowadzi często do poddaństwa. Właściwie do absolutnego zniewolniczenia można i tak zaryzykować w efekcie. Stąd problem wolności ciągle w Polsce jest otwarty i ciągle ta wolność jest zagrożona, a nawet częstokroć duszona, ponieważ jest taki układ w życiu naszym, publicznym, we władzy, że dominuje partia zwycięska w wyborach, a ta dominacja jest niezwykle niebezpieczna, ponieważ tej partii również służą w większości media. Państwo są z portalu niezależnego. To jest ta siła internetu. Ta wolność, która panuje w tym nowym medium. Też zresztą zagrożona, bo ten wielki hałas teraz w sprawie akta. Ale wracam do tego wątku podstawowego. Więc to jedynowładztwo jeszcze bardziej dewiuje poczucie naszej wolności, że ta partia władzy strasznie reprezentuje taką ochotę jakby rodem z PRL-u, rodem z nadania komunistycznego, żeby sprowadzić absolutny rząd dusz w Polsce, żeby nie pozwalać na inne zdanie. Stąd, ja myślę, że stąd jest też ten dramatyczny bój o koncesję na telewizję cyfrową dla telewizji Trwam ojca Rydzyka, redemptorysty. To stąd między innymi, ja się chyba wierzę, niebezpieczeństwo wolnego medium. I ta wolność wisi nam. Często można powiedzieć, nawet jakby człowiek był kasandryczny bardziej, nie jestem taką kasandrą pesymistyczną, ale na włosku czasem wisi. Media to nie tylko telewizja, zresztą niech pani się rozejrzy w świecie prasy. Też jest czasem taki chór, dominujący chór. Czyli odbiera to zdolność wolnego myślenia, swobodnego rozważania spraw, całokształtu spraw, bo ta presja jedynowładztwa również w mediach i tych
wizualnych i tych starych, to znaczy na druku opartych, jest zagrożona. Ja uważam, że źle jest w Polsce z wolnością i że musimy jakoś na to uważać, być czujni, szczególnie młode pokolenie, bo też mi się zdaje, że to młode pokolenie internetowe też można powiedzieć, bo w dużej mierze młodzi ludzie zachłyśnięci są internetem. To jest dla nich i zabawka, i pasja, i wszystko, i encyklopedia, prawda, i miłość, i wszystko. Ja mam inny stosunek, ale to moja sprawa, że ci młodzi ludzie też byli przez te rządy jedynowładców ogłupieni w dużej mierze, bo zwiodła ich ta czarowna właśnie medialna propaganda sukcesu, wizji wspaniałego życia, perspektyw, którą przez lata im dawano w dość obfitych porcjach. Przypłynęła ta retoryka i z telewizji, że idziemy coraz lepiej jako państwo pod światłymi rządami Donalda Tuska, że posuwamy się coraz wyżej, że stajemy się mocarstwem, a fakty wykazały, że jako mocarstwo nie istniejemy. Nawet jako taki niezależny, godny partner zaczynamy. Wielu Polaków się wstydzi za postępowanie tego państwa. No Smoleńsk, ten przykład, nie będziemy o tym mówili, bo to jest rozważane na wszystkie strony, ale te ustępstwa, które były, już nie mówię, jakie przyczyny tej katastrofy, bo o tym też można dużo mówić, ale ta ustępliwość państwa, taka pokorna, gładka wobec Rosji, oddanie im wszystkiego w tej sprawie tragicznej i symbolicznej szalenie, mówię o Katyniu, w ręce Rosjan, no, tam się zaczął Katyń, tam jest Katyń i oddać w ręce Rosji, która odradza się nie jako Rosja sowiecka, ale jako mocarstwo znów, które ma te same żarłoczne tendencje, które miała podobne, może te same, to za bardzo grubo powiedziane, co miała Rosja sowiecka. I tu szereg innych posunięć, to obiecywanie nam Polakom przez władzę, że będzie coraz lepiej, a tu zagrożenia gospodarcze coraz dramatyczniejsze, że władza jest nowoczesna, światła, europejska, że wszystko doskonale organizuje, a tu zdrowie wysiada, służba zdrowia, a tu problemy emerytów, a tu problemy cen, a tu i można całą litanię tu wymieniać tych problemów nierozwiązanych, a nawet powiedziałbym źle rozwiązywanych przez państwo. I znów sojusznik tego państwa, media, ciągle te sprawy albo fałszują, albo zaciemniają, albo pomijają, dając jakieś zastępcze tematy. Czyli jest tu takie ogłupianie społeczeństwa i w ten sposób pozbawianie społeczeństwa wolności, bo te media ograniczają wolność, a nawet zatruwają samo pojęcie wolności. Ludzie mniej odporni są bardziej podatni, czyli poddają się tej lawinie informacji, lawinie interpretacji, które często są fałszywe, służą doraźnym interesom władców. I to jest zagrożenie Polski, nie tylko wolności. I to jest dramatyczny problem, przed którym stoimy. A proszę powiedzieć, niedawno powstało Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej. Czy to ma być jakaś może drobna alternatywa dla tej kultury, która nas zalewa? Czy to jest jakaś może to jest szansa? Oczywiście, że taka idea była. Mm-hmm. I szereg jest takich inicjatyw, jak pani zapewne wie, różne związki powstają, takie zrzeszenia, nawet paradoksalnie rzecz biorąc, ten wielki ruch kibiców, bo się zwykle ich dotychczas, to niedawno traktowało jako fanatyków swoich drużyn, fanatyków sportu w ogóle, szczególnie to wiadomo piłki nożnej. A ci kibice nagle, ten ruch jakoś bogaci się, zajmuje się innymi problemami, tymi, które tyczą wszystkich Polaków, czyli robią się wyrazicielami poglądów niewyrażanych w innych miejscach. I to jest paradoks. Czyli jest jakaś potrzeba też wolności. Szukają ludzie ujścia. To takim pomysłem też jest to Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej. To też o to chodzi, żeby stworzyć jakieś gremium, absolutnie niezależne, które by próbowało w miarę swoich możliwości coś robić, coś ludziom powiedzieć, coś zaprezentować. No te panele, o których mówiliśmy przed chwilą, przed tą naszą rozmową, te panele o literaturze, co to jest pisarz niepokorny, a co to pokorny, Polska, niepodległość czy kondominium i tak dalej, i tak dalej. Te tematy, o mediach był też taki panel, czyli jak te media właśnie służą władzy i jak ogłupiają ludzi. Tam w tym panelu bardzo ci znawcy ciekawie to przedstawiali.
bo to jest niezauważalne często sączenie półprawdy, a jak jest półprawdy, to nie ma prawdy. Ćwierć prawdy, to już w ogóle śladu nie ma prawdy. I tu analitycy mówili o tej roli trucicielskiej mediów. I ja myślę, że te portale takie, jak pani reprezentuje, pani Dagmaro, dobrze mówię, tak? Tak. Czy inni, bo w kilku takich brałem udział, to jest wyraz potrzeby wolności, wyraz takiego samorzutnego, pani zresztą mówiła, to jest samorzutna inicjatywa kilku ludzi, którym coś tam dokuczało i postanowili w związku z tym dokuczaniem jakiś taki lek na to znaleźć, żeby im mniej dokuczało, tak. Prawda? To o to chodzi. Więc to jest ciągle dramatyczna sprawa, wolność, jak ją zagospodarować, jak ją utrzymać, ona się jakby wymyka często. Wolność, jakiś piskorz się robi, daleko gdzieś się oddala, a my za nią nie możemy złapać. Proszę powiedzieć, co według pana było najpiękniejszego w prezydenturze świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? Trudno mi tak powiedzieć, co najpiękniejszego. Przede wszystkim miałem taką przyjemność osobistą, że to jest inteligent, człowiek, który myśli, potrafi mówić swoim językiem. I rzeczywiście się czuło, że Polska jest jego sprawą, no bo to jest ciągle najważniejsze, żeby ci mężowie stanu, ci, którzy rządzą naszym krajem, żeby to byli ludzie, którzy nie tylko mieli ambicje, bo oczywiście są ambicje własne, indywidualne, pasje, potrzeba władzy, bywa tak, polityka jest sprzężona w człowieku, ale żeby nadrzędny interes był celem, czyli państwo, dobro publiczne, Polska. A ja często jak patrzę na te osoby działające w życiu publicznym, na wysokich urzędach, to tak mi się wydaje, że to państwo to jest dla nich abstrakcja, że państwo to są oni, ich posady, ich rola w tym rządzeniu i szalone zadowolenie z tego i też doraźność. Nie myślą w perspektywie dalszej, jakby poza swoim krótkim cyklem życia, że my, a po nas, tak się mówiło kiedyś, a po nas niech będzie pożoga, tak? Czy coś takiego. I tu Lech Kaczyński był taką indywidualnością dla mnie. Chyba najciekawszy, najwybitniejszy, nie chyba, na pewno prezydent w dziejach tej 20-letniej trzeciej Polski, która nastała po 1989 roku. To na pewno. I jako intelektualista też. Czyli człowiek obdarzony intelektem, wiedzą, potrafiący sprostać tym skomplikowanym problemom. Nie tylko gracz, który walczy o sympatię społeczeństwa, całą swoją energię, talent tylko wkłada w to, żeby ludzi zwieść, oczarować i podporządkować. A taki mi się wydaje właśnie kuglarzem medialnym, nie prezydent, ale rządzący Polską teraz, premier Donald Tusk. Nie mam do niego zaufania. A jeszcze na koniec mam pytanie, czy teza Gramsciego o tym, żeby człowieka jakby wyzwolić z kultury, w sensie oczywiście negatywnym, nie, żeby walczyć z kulturą, że tylko taki naród, który nie ma oparcia w tradycji, w kulturze, ma szansę ewentualnie na jakąś zmianę negatywną tak naprawdę. Czy to jest to, co się dzieje dzisiaj? Teza Antonio Gramsciego była bardziej szatańska. On odkrył jedną rzecz, że nie to jak komuniści mówili przedtem, tak, w tej pierwszej fazie, zdobyć bazę, tak, środki produkcji, czyli wszystko, co jest ekonomiczne, gospodarcze i w ten sposób można panować. On uważa, że największe panowanie i największe gwarancje sukcesu panowania to jest rząd dusz, czyli to, co się nazywało w marksistowskiej terminologii nadbudową. On o tym mówi. Tak. I ta jego nauka szatańska, ja myślę, ciągle jest używana i to z dość niezłym skutkiem przez naszych rządzących, przez Unię Europejską, która też czaruje nas i też powoduje taki rodzaj pieczętowania dusz ludzkich, wkładania ich w im jednej prawdy, jednej wiedzy, jednego stosunku do życia. No Unia Europejska jako szaleństwo czasem występuje, prawda? I to jest też gdzieś z ducha, można tak powiedzieć, tego odkrycia Gramsciego, że tego włoskiego komunisty, który był długi czas traktowany też przez komunistów jako niepokorny, ale on właściwie był bardziej przewidujący niż oni. Wiedział, że jak się człowieka opanuje duszę, jak się go zatruje już, to on i zatruje dzieci swoje, a jego dzieci swoje dzieci zatruje i tak dalej, i tak dalej. I tu też w Polsce się dzieje taki łańcuch zły, generacyjny, że
z PRL-u dużo zostało przeniesione przez to przejście nieczyste z PRL-u do Nowej Polski, z komunizmu do demokracji, powiedzmy krótko, przez to dziwne jakieś porozumienie, które nie było klarowne, nie było jasne, było tajne, nie dawało, jakiś status, jak już mówiliśmy, wspólników poprzednim rządcom, władcom Polski, to myślenie, które istniało w PRL-u, podporządkowania się sile, to myślenie, które polega najlepiej nie myśleć o takich sprawach, tylko myśleć o swoim małym życiu, o swojej karierze, a jak można karierę, żeby żyć dobrze z władzą, nie zadzierać z władzą, a nawet można z tą władzą współpracować, uczestniczyć aktywnie, nie wierząc w nią. To zatrute myślenie niewolników, a może nie tylko niewolników, ale takich pragmatyków, w grubym cudzysłowie, tu owocuje dalej w Polsce. Duża część społeczeństwa tak uważa. Z władzą nie damy rady, nic. Polska jest takim tworem, że zawsze była pod czyimś wpływem. To dwudziestolecie jest często wymazywane w pamięci pokoleń prawie nieistniejące, mgliste przynajmniej. Choć teraz budzą się właśnie pierwiastki, budzą się jakieś nowe nadzieje. I to ten dramat smoleński spowodował. Ludzie zobaczyli coś takiego jak kłamstwo władzy, nieudolność. I zobaczyli prezydenta dopiero po jego śmierci, jako prawdziwego Polaka, prawdziwego przywódcę narodu. Tu był też jakiś wyrzut sumienia, a może też to pogłębiło myślenie, że coś tu nie tak. I to nastąpił na kanwie tej straszliwej katastrofy taki rodzaj renesansu. Ja tak przynajmniej uważam, że od tego czasu zaczęło się takie obudzenie, bo dużo ludzi było uśpionych jednak. I to obudzenie jest dla mnie optymistyczne. Byleby tylko to nie był kolejny zryw Polaków, który się skończy kolejną klęską. To też trzeba na to uważać, żeby ta mobilizacja ludzi w imię prawdy, w imię jakiegoś takiego marzenia o Polsce, ale nie tylko marzenia, budowy Polski takiej dobrej, no w miarę dobrej, bo nic nie ma nigdy w życiu publicznym bardzo dobrego, ale znośnej, żeby to się znów nie rozmieniło na drobne. To byłoby już smutne, bo jesteśmy na złej drodze. Jak nie osiągniemy tego wyzwolenia z takiej półprawdy, z obojętności na prawdę, to gorzej jeszcze. Albo z egoizmu zupełnego, jeszcze gorzej, to Polska będzie szła po równi pochyłej, w dół, mając jeszcze tych dwóch potężnych sąsiadów, powiedzmy tak umownie, Rosję i Niemcy, które traktują Polskę jako mały przedsionek, jakiś przedpokój, jakiś taki korytarzyk między sobą. I to zdawanie się na uległość wobec jednego czy drugiego jest też niebezpieczne. Ja nie mówię, że trzeba szabelką, nie mówię o łańskiej fantazji, tylko mówię o politycznym realizmie, że nadmierna uległość powoduje nadmierne osłabienie państwa, a ten proces może się posuwać. Wtedy państwo może być atrapą państwa. Naród może być też już zamieniony w jakiś taki zespół, takie społeczeństwo, nie wiadomo o jakiej tożsamości ludzi nieokreślonych, jakichś metysów powiedzmy, którzy nie mogą się jednoznacznie określić, kim są. To jest pułapka. To na to uważajmy. A czy ja mogę, panie Marku, poprosić o przeczytanie jakiegoś fragmentu pana książki? Opowiadanie pod tytułem Choinka. Mały był nad wiek rozwinięty. Inny niż rówieśnicy. Zadziwiał. Sokratesik nazywał go ojciec. Czytał historyczne książki dla dorosłych. Rozumiał treść. Wpatrywał się w stare fotografie. Jak wtedy było? Było, dopytywał się natarczywie. Potrafił wyobrazić sobie dawnych bohaterów, tych w ułańskich czapkach i tych w rogatywkach z koronowanymi orzełkami. Porywały go ich losy. Zamiast gier komputerowych wolał słuchać opowieści dziadka, który przeżył tak wiele. Dziadek mówił, że nie powinno być tak, jak jest. Czegoś zabrakło, powtarzał. Choinka była piękna, rozłożysta i pachnąca sosnowym igliwiem. Mały czekał na pierwszą gwiazdę na czarnym niebie. Co byś chciał pod choinkę? Zapytali. Polskę, odpowiedział bez namysłu.
Dobrze, to ja bardzo dziękuję, panie Marku. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Thank you.